Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. My nadal jesteśmy w tematyce amerykańsko-rosyjskiej, a moim gościem jest Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać nadal o spotkaniu Biden-Putin. Może zapytam wprost, bo i pojawiły się takie opinie. Pachniało Jałtą? Faktycznie sporo takich opinii się naczytałem, bądź dotyczących ewentualnie Monachium, jeżeli chodzi o odwołania różne regionalne. Natomiast nie wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jak bardzo w ostatnim, szczególnie tygodniu, już po rozmowie Joe Bidena z Władimirem Putinem, jak jeszcze wiele Stany Zjednoczone zrobiły na rzecz konsultacji z sojusznikami natowskimi, europejskimi, tutaj mam też na myśli przede wszystkim właściwie Ukrainę, by uwzględnić głos tych sojuszników i właśnie Ukrainy w ramach tych rozmów z Rosją. Jednocześnie jak bardzo administracja amerykańska obniżała oczekiwania względem tego spotkania. To znaczy, że nie dojdzie do żadnego porozumienia, nie dojdzie do nawet wyznaczenia jakichś precyzyjnych celów, bo jest to seria rozmów. Jedną stroną ich są rozmowy bezpośrednie dwustronne, ale zostaje jeszcze cały kontekst, nawet już właśnie nie tylko natowski, ale szerszy w ramach OBWE, który uwzględni też głos Ukrainy bezpośrednio. I w związku z tym oczekiwanie nie powinno być dużych. Dlatego prawdę powiedziawszy, kiedy ten tydzień się zbliżał, już obecnie trwający, pozostawałem dość spokojny. W tym sensie, że faktycznie nie dojdzie do jakiegokolwiek przełomu. Komunikaty z wczorajszego spotkania nie sugerują, że uzgodniono cokolwiek więcej niż kontynuowanie, przynajmniej w ramach tego formatu dwustronnego dialogu o stabilności strategicznej, niż kontynuacja tego dialogu i wyznaczanie sobie pewnych, oczywiście zasygnalizowano czerwone linie, ale wyznaczanie właściwie pól do współpracy i tego, o czym należy rozmawiać, jakie tematy powinny być podejmowane, a te w dialogu dwustronnym nieszczególnie dotyczą deeskalacji sytuacji, jeżeli chodzi o wzmocnienie obecności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Tutaj raczej stanowisko, chociaż wierzę, że sytuacja była skrytykowana przez Stany Zjednoczone w trakcie tych prawie 8-godzinnych rozmów, natomiast wątpię, by Amerykanie chcieli tu wchodzić w szczegóły, wyraźnie sygnalizowali, że to jest temat, który powinien być podejmowany, jeżeli chodzi o te rosyjskie żądania, to w ramach dotyczących ewentualnego wejścia Ukrainy do NATO, to w ramach Rady NATO-Rosja, a jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na Ukrainie, to już w ramach OBWE. Także ten proces będzie się jeszcze ciągnął w czasie na pewno. Przełomu, szans na jakiś większy przełom raczej nie widzę, co jest zarówno dobrą wiadomością dla osób, które się obawiały jakiegoś rychłego porozumienia, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państw tutaj, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jest też wiadomością złą, bo skoro nie uda się jakkolwiek spełnić rosyjskich żądań, nie da się nawet zasygnalizować, że właściwie Zachód nie dąży do tego i to też jest moim zdaniem przynajmniej dobra wiadomość, że nie chce tych żądań jakkolwiek spełnić, że są one po prostu nie do przyjęcia, to mam obawy i to jest właśnie ta wiadomość zła, że Rosja będzie starała się w jakiś inny sposób przetestować Stany Zjednoczone i państwa zachodnie, właśnie prowadząc jakieś inne działania prowokujące, w każdym razie wymuszając jakiekolwiek jednak odniesienie się do tych przedłożonych propozycji. Mateuszu, a skąd właściwie wynika taka moralność Amerykanów, jeżeli chodzi o obronę Ukrainy, wspierania Kijowa, bo wiadomo, że takich formalnych zobowiązań Waszyngton wobec Ukrainy nie ma. Oczywiście tak, to jest bardzo ważny punkt, warto jednak o tym przypomnieć, że Stany Zjednoczone nie mają jakiejkolwiek, nawet deklaratywnej, na gruncie prawa wewnętrznego jakiejś regulacji, która zobowiązywałaby ją do choćby wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy. Ale jest to przekonanie, które powiedzmy sięgało jeszcze lat 90. w pewnym sensie, w momencie, kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, kiedy Stany Zjednoczone i jednak coraz szerzej za prezydentu Billa Clintona popierały dążenia państw dawnego bloku wschodniego do
dołączenia, że tak mogę nazwać, do szerszej wspólnoty państw zachodnich, państw demokratycznych. Natomiast no, jeżeli chodzi już o ścisłe wsparcie dla Ukrainy, no to w kontekście bezpieczeństwa, w kontekście też współpracy wojskowej, no to jest oczywiście 2014 rok, wówczas w Stanach Zjednoczonych jednak znaczna większość polityków, ale też ekspertów uzmysłowiła sobie, że z Rosją, przynajmniej Rosją Władimira Putina, nie da się współpracować, choć jeszcze na początku prezydentury, właściwie nie na samym początku, przez całą pierwszą kadencję prezydentury Baracka Obamy sądzono, że jest to jak najbardziej możliwe. To 2014 rok, aneksja Krymu i rozpętanie wojny hybrydowej jednak doprowadził do tego, że to poparcie dla Ukrainy, dla jej bezpieczeństwa, dla jej integralności terytorialnej znacząco wzrosło za prezydentury jeszcze Baracka Obamy, ale było kontynuowane i przez samą administrację Donalda Trumpa i przez kongresmenów w trakcie jego prezydentury i za prezydentury Bidena też takie działania widzimy zarówno w Kongresie, jak i ze strony administracji. Oczywiście teraz Republikanie znajdują się w sytuacji, gdzie każda będąc w mniejszości, gdzie każda decyzja administracji może zostać uznana za niewystarczającą i należy ją skrytykować, należy oczekiwać bardziej zdecydowanej reakcji prezydenta, to już są smaczki polityki wewnętrznej, ale nie można Bidenowi odmówić jednak tego, że to wsparcie dla Ukrainy jest przez niego kontynuowane, nawet liczbowo, jeżeli chodzi o pomoc militarną, o kwoty tego wsparcia, jak i samą taką pomoc deklaratywną. To, że Biden wyklucza otwarcie, będąc pytany o ewentualną interwencję na Ukrainie, gdyby doszło do agresji rosyjskiej, wyklucza taką możliwość, ja to osobiście odbieram jako próbę jednak nie eskalowania sytuacji, dania do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane wojskowym wtargnięciem na Ukrainę w celu jej obrony, co nie znaczy, że w Pentagonie nie są takie plany szykowane w razie ewentualnej agresji rosyjskiej, ale tu już mówimy o skrajnym scenariuszu, gdzie na Ukrainie jawnie pojawiają się wojska i rosyjskie, i amerykańskie, także prezydent amerykański, który chce dążyć do deeskalacji, nie może sobie po prostu na takie słowa pozwolić. Tym niemniej, i mam wrażenie, że taki jest też odbiór po stronie Ukrainy, władz Ukrainy, to wsparcie ze strony USA nadal odczuwają. Jest to poniekąd właśnie moralny. Tutaj nie ma żadnego umocowania prawnego, jest to faktycznie o charakterze moralnym, choć można go sprowadzić do walki pewnej ideologicznej. Oczywiście tutaj nie z Ukrainą, tylko zwalczania, może mocarstw to jest chyba najlepsze słowo, bo oczywiście chodzi o zwalczanie tendencji autorytarnych na świecie i rozszerzania swobody państw demokratycznych, ale oczywiście wiemy, że autorytaryzm rozszerza się przede wszystkim przez działania Chin i Rosji, bo to one są autorytaryzmami najmocniejszymi i w związku z tym tutaj Stany Zjednoczone nie chcą pozostawić Rosji wolnej ręki, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo teraz mówimy oczywiście o Ukrainie, ale kolejnym krokiem, jeżeli Rosji zostałaby pozostawiona wolna ręka, czy to w kwestii Ukrainy, czy Gruzji, czy innych państw, no to kolejnym etapem tej eskalacji w pewnym momencie, nie chcę mówić, że już jutro, w kolejnym tygodniu, w kolejnym miesiącu, ale w którymś momencie na pewno byłaby ta eskalacja bezpośrednio wymierzona w państwa NATO. 20 stycznia minie pierwszy rok prezydentury Joe Bidena, więc pewnie te rozmowy, te dyskusje zechce zakończyć w pozytywnym świetle. Tymczasem ja serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Moim gościem był Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.